złapaliśmy cichy sygnał na głębokości. Jak widać, mamy coś w rodzaju burty samochodu, ciężarówki. Ale jak widzimy, ta burta nawet na drewnie ma farbę pieskową, tak zwaną Sahara. Tu mamy jakiś zawias, a prawdopodobnie to jest burta boczna od pojazdu. Ale tak czy siak, naprawdę ma dużo farby. To wam pokażę i pokamerujemy ładnie zachowaną burtę z farbą felkro, z piaskową farbą. Tu coś takiego mamy. Niestety, jak widzimy, burta od pojazdu Wehrmachtu wyszła nam niecała, a w kawałkach. Z tym mieliśmy jakiś taki stary kałamarzyk i na razie kawałek pudełka od ładunku saperskiego. Ale jak widzimy, naprawdę fajne i spora ilość piaskowej farby się zachowała. Tej burty wyjęliśmy. Tu nam wyszedł kawałek tego pudełka od ładunku saperskiego. Widzimy drugi kawałeczek. Jest drugi dekiel i nam wystaje jakaś butelka. Przekonajmy się, czy będzie miała napisy, czy też nie. Uwalona szyjka niestety. Ale jak widzimy, kurczę, miała jakieś napisy. Szkoda. Wygląda fajnie. Braurej. Ponart. Ponart. Coś takiego. Tu jest uwalona. Tu nie wiadomo. 0,5 litra DB 42. Właśnie w głębokości rejestracja z lampą, ale lampa niestety już jest zgnieciona. Ładnie wygląda, no na razie farby to nie ma, nie widać na nim, ale może jak szczotką wyczyszczę, a potem szczawim, to coś będzie w końcu widać. O. Ale przynajmniej to wyszło. Trochę ją wyczyściliśmy szczotą i oblaliśmy wodą, no ale coś widać, no ale nie jest na tyle czytelne, żeby wiedzieć, czy to WH, czy to SS, czy to EW. Pewnie standard WH. Ale postawił. Pewnie będziemy wiedzieć. A tak nam się prezentuje rejestracja po wyjęciu z kwasu szczawiowego. Jak widać, sporo farby wyszło. No i wyszły runy elektryczne. Także nie spodziewaliśmy się tego. Tu jeszcze zrobię zbliżenie słabo widoczną pieczątkę. I w przypadku tej rejestracji się tu prezentuję. W przypadku tej rejestracji jest taka ciekawostka, że była przemalowywana. Jak się przyjrzymy na rumy, widzimy, że tu jest ślad jeszcze po jakimś innej literce. Tu nam idzie i tu już poza tą jedną runą nie wychodzi. Widzimy tu tylko mały
kawałek owalny i tak samo tu. A tu widzimy jakby przedłużenie tej runy i aż tu się kończy. A to oznacza, że były literki DZ, czyli prawdopodobnie cywilna gdańska rejestracja. Taka oto ciekawostka. Dokopaliśmy się do jakiejś cienkiej płyty aluminiowej. A dziwna ta płyta, bo ma jakąś żółto, czerwoną, zieloną farbę. W razie to nie wiadomo co to. No, wygląda dziwne. Dziwnie. Jakiś Picasso? No nie wiem, wyjmiemy całe. I zobaczymy, co nam wyjdzie z tych malowideł. Może jakieś godło dywizji. Blacha prostokątna, aluminiowa, także no mogłoby być. Byłby fajny konkret na koniec roku. No ale zobaczymy. No i co, wyjęliśmy tam płytę. Jakaś taka dziwna. Cholera wie, co to było. Może po prostu u jakiegoś napisu ze sklepu ucięte. Na aluminiowej blasce. Ale widać jakieś linie. Tu jakby literka E i coś pod kątem. A tu zielony. Dziwne. Trochę ten akumulator wyczyściliśmy. Gdyby nie był pęknięty, byłby fajny. Jeśli dobrze myślę, to jest ciekawostka w tym akumulatorze. Mi się tu już słabo widoczne białym mazakiem było napisane GR-111. Co myślę, że to mogło oznaczać jakiś Grenadier Regiment 111, coś w ten deseń. Żołnierze z danej jednostki sobie zrobili, żeby im druga jednostka nie ukradła. No ale to jest tylko domysł. I mamy jeszcze wało zachowane ładnie. 38. Dokopaliśmy się do gumy i szkła, a są to gogle motocyklowe.
tu już niestety przedtem wyjąłem. Stali cienki było, także to i tak by pękło. Te długie szkło jest trochę pęknięte, a te widzę, że całe. Cynkowa obudowa i guma, która przylegała. W środku coś czerwonego było. O. Może instrukcja, jakieś albo kawałki papierów. O. Ciekawe. W czasie na dnie takie coś nam wpadło, jakieś wtyczki. Przybornik do Mausera, ale co ciekawe, był w jakichś kawałkach szmaty. I nawet fajne znalezisko. Bo bardziej na oczy można je znaleźć, tylko kopiąc ziemiankę. Bakielitowy gwizdek. Fajny, cały. No i to tyle w sumie. Sygnał w ziemiance nadawała ucha od chałupicy. Ojej. Chyba nic z niej niestety nie będzie. A, chyba Wehrmacht standardowa. Nie wiem. A, raczej ta. Ale strasznie ją dopadła wilgoć. Kolejny wypad, kolejna klamra. Tylko szkoda, że stalowe. W razie słabo to się prezentuje. Jakaś apteczka była na dnie. Obok standardowo jakiś przybornik. Łuska od rakietnicy, kawałki sweterka jakiegoś. No, ta klamra to raczej to Wehrmacht będzie. Oj, Boże, się Boże z takiej klamry. Tutaj co jeszcze widać? O, czerwony krzyż na środku. Niestety słabo czytelny. No i ona dawała sygnał. No ale cały czas jakieś kolory. Jakieś co? Mikrofon może jakiś specjalny. I nam jeszcze dekiel wpadł. Taki angielski. Od aparatu. Mieliśmy sygnał w ziemiance. Na początku wyszły nam, no niestety stan już jest słaby, słuchawki czołgowe. Z takimi mosiężnymi pręcikami. Obok mieliśmy jakieś takie dziwne stalowe przedmioty. Dalej zapewne jakaś mechanika. Czy tam takie klocuszki wyszły. Potem wyszło takie coś. Jest to chyba klucz do spłonek, pewny nie jestem. O i takie coś też już to gdzieś kiedyś widziałem. Też jakiś klucz zapewne, może do flaka, odkręcania jakiejś mechaniki. Coś tam jeszcze piszczało. I w sumie pierwszy raz wyjąłem, nigdy nie widziałem. Fajny, bo końcowo wojenny, właśnie z tej prasowanej tektury. Prawdopodobnie futerał na te klucze do flaka. Cerabę czyścimy. Zobaczymy, czy ma jakiegoś producenta. Już się rozwala, widać. A tu była tylko klapka. Czyściliśmy ten futerał. Chyba niczego nie brakuje. Niestety w środku już nic nie było. Pusty był.
No, jeszcze takiego nie widziałem. Jeszcze nam takie duperele spadły. Urządzenie do morsa. Rozwalone gogle motocyklowe. I jakiś chyba był zegarek. Zegarek, lampa rowerowa. Może jakiś mały motor, setka. No, ale raczej rower chyba. Thank you.